To jest dyżur, wczoraj był dyżur, nie? No ale wiesz, to tak... Te świeże osoby to po prostu, wiesz, one nie są pewne tego tak naprawdę. Tak, przychodzą tutaj i sami nie wiedzą. Nie wiedzą tak naprawdę. Czy chcą pomocy stowarzyszenia? Oni szukają rozstrzygnięcia od razu tutaj. No tak. Każdy, kto tutaj przychodzi, to jest zapłakany wręcz, rozżalony i on nie wie w ogóle, po co tutaj przyszedł. Ludzie chcą odbierać sobie życie. Zabrać teraz, nie? Dlatego, że nie egzekwuje tego, bo ona nie chce tego egzekwować, no to jej nic nie robią. Ale zabrać? Czekaj, żeśmy nie rozmawiali, zabrać? Co? Kontakty. No to ja mam. No bo nie dochodzi do realizacji. Ja mam ograniczone przecież. Dobra, to musiałem wszystko zwinąć, koszty ponieść. To z czego ona zamierza żyć? Ona, jak mi on miał, powiedziała jeszcze przed rozwodem wprost. Ona się ze mną rozwiecie, będzie miała ode mnie 2 miliony alimentów i będzie sobie żyła, wynajmniej opiekunkę i będzie balowała za mną. 2 miliony, tak? Tak, tak, tak mi powiedziała. Tak mi powiedziała. Ale słuchaj, czy zapadło jakieś zabezpieczenie odnośnie alimentów w sprawie? Tak, no tak. Ona ma, ja jej płacę, mimo że dzieci są ze mną, ja je wychowuję, to ja jej płacę alimenty na dzieci i jeszcze 300 zł na nią. Są tak jakby z góry przyjął, że będziesz miał winę rozwodu małżeństwa, będzie winę rozwodu małżeństwa po twojej stronie, bo wtedy się płaci alimenty na... No to sąd, jak to? To sąd, że orzec jeszcze na pierwszej rozprawie moją winę tak, już? Sąd z góry już założył. Już moją winę tak. I... No skoro rozpatrzy... No to jak mam się bronić? Jak cokolwiek mam tutaj argument? Ja zresztą, jak ja się bronić? Przecież ja chcę udowodnić, że to jest jej wina rozstawy związku. Mało tego, przecież jak mnie spłukała w wakacje, nie chciała dać złotówki na jedzenie dla dzieci. A słuchaj, a czy chociaż tam pełnomocnik zaskarżył to zabezpieczenie alimentów na nią? Nie, nie zostało to zabezpieczenie. Nie można się załamywać, wiesz. Pamiętaj, że w sądzie działasz ty i to od ciebie dużo zależy. Jeżeli się załamiesz w tym momencie, niewiele zrobi się do winy. Została ukarana za to? Nie, no bo sąd odstąpił, umorzył postępowanie wobec przyznania się do winy. Mogę wtedy żądać ukarania. A teściowa dorzuciła mi, że dotkliwe pogryzłem córka. No i oczywiście wycofała się na sali sądowej, bo nagle się okazało, że nie było żadnego pogryzienia. Jak przed sprawą... A szczyt nie będzie? No właśnie nie. Córka podobno się zlała krwią i zaczęła dopiero płakać pół godziny po moim wyjściu. No bo była w szoku. No. A jak ojciec mógł dziecko podgryźć, nie? No i tak wyglądała w skrócie moja sprawa. A teraz od 5 lat córki. Sąd tak jakby z góry przyjął, że będziesz miał winę rozpadu małżeństwa, będzie wina rozpadu małżeństwa po twojej stronie, bo wtedy się płaci alimenty na małżonka.